Witajcie, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Spowiedź, chciałoby się powiedzieć, no bo ten odcinek będzie czymś takim, czymś w tym rodzaju, ale nie do końca. No, przy okazji chciałem wam się przepucować, pochwalić swoim nowym apartamentem. W tle widzicie mój nowy apartament, firankę, ścianę, kawałek wersalki, ładowarkę od telefonu. No, także jest nowy apartament i oprócz mieszkania zdążyło się również parę innych rzeczy zmienić w moim życiu. Więc postanowiłem, że się, jak to się mówi, zaupdate'uję, ponieważ dawno nie update'owałem, więc dzisiaj będę update'ował dla was. No i tak. Wielu z was zadaje pytanie, pytania, bo dostaję tego mnóstwo na prywatny profil, na fanpage. Co się dzieje? Co się dzieje, Wojtek? Że ty się nie pojawiasz w ogóle w internecie. Że nie pojawiasz się w internecie, a jeżeli się już pojawiasz, to jest cię bardzo mało i dostawałem bezpośrednie pytania wprost. Czy wszystko w porządku, bo kiepsko wyglądam i wyglądałem kiepsko, bo teraz jak patrzę w obiektyw, to no to wydaje mi się, że jestem całkiem ładny dzisiaj. Ale faktycznie wielu z was zauważyło, że na przestrzeni ostatnich miesięcy wyglądałem troszkę gorzej. Mówiliście, że nie ma formy, mówiliście, że twarz jakaś taka nie taka, za mało solarium, oczy podkrążone i tak dalej. Doszły mi nawet plotki na temat mojej śmierci. Sobie wyobraźcie, że umarłem, że zeszłem. Na temat jakiejś tam ciężkiej choroby. Bla, bla, bla. No więc po prostu chciałbym się do tego dzisiaj raz na zawsze odnieść. Rozmyślmy o osobach, które gdzieś tam dobrze mi życzą. Bo wiecie, że osoby, które źle mi życzą, to ja pierdoliłem zawsze i pierdolić będę. A wiem, że takich osób jest dużo. Nawet nie wiecie, co ja wiem. Ludzie, którzy na co dzień przybijają mi piątki, to gadają swoje za plecami, ale to mniejsza z wami. W każdym razie dopytujecie się, leci relacja, jak to wszystko wygląda. Więc część z was na pewno, która ogląda regularnie KFD, pamięta, że około roku temu wrzucaliśmy dla was serię odcinków, jak wylądowałem w szpitalu. Odcinki ze szpitala, gdzie trafiłem, ponieważ zdiagnozowano mi niewydolność nerek przewlekłą i tam co nieco napomknąłem na temat tego, ile wtedy widziałem na temat tamtej sytuacji, no ale wiadomo, jak to z chorobami przewlekłymi bywa, od tamtej pory zdążyło się to troszkę pozmieniać, rozwinąć. Więc cała przygoda ze szpitalem skończyła się po około tam tygodniu. Będę co chwilkę dopijał, bo powiem wam, że strasznie mnie suszy. Ani piłem, ani nie czpałem. Szynki się napierdalałem. No, ona strasznie słona była. Mnie teraz suszy. No, więc cała przygoda ze szpitalem skończyła się w dość niemiłej atmosferze, gdyż oczywiście przez cały tydzień byłem opierdalany za sposób prowadzenia się i tak dalej. Zrobiono mi całą masę badań, oczywiście przebadano mnie od stóp do głów, tam zęby, uszy, nawet chyba i jajca nie badali, chociaż możliwe, że nie jajca, to jajca może gdzie indziej.
W każdym razie była cała masa badań, mająca na celu ustalić, co tam się odpierdala w tym Wojtku. No i na koniec zaproponowano mi biopsję, czyli pobranie wycinka z chorego narządu. Ale zaproponowano mi biopsję na takiej zasadzie, że powiedziano mi: słuchaj Wojtek, jeżeli ty nam obiecasz dzisiaj, że z dniem dzisiejszym zmiasz swoje życie, przestajesz żyć w sposób ekstremalny, przestajesz dźwigać ciężary i tak dalej, zaczniesz się oszczędzać, no to my ci tą biopsję zrobimy. A jeżeli ty nam nie obiecasz, że zmienisz swoje życie, bla, 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 no to my ci tej biopsji nie zrobimy. No, więc ci, co mnie znają, pewnie się już domyślają, że tej biopsji mi nie zrobiono. To jest też trochę moja głupota, trzeba było tam zęby zacisnąć i naobiecywać tym chujom. Już nie będę mówił, w którym szpitalu to miało miejsce. Naobiecywać im, że no tak, dobrze, zrobię jak radzicie. A swoje sobie myśleć, nie? Ale troszkę się wzburzyłem, że potraktowali mnie jak dziecko. Zaczęli warunki stawiać. No i powiedziałem, że dziękuję. W każdym razie zrobiłem sobie tą biopsję sam. Znaczy nie, że sam widelcem w domu, tylko na własny koszt. Parę tygodni później zrobiłem tą biopsję i na tej biopsji wyszło, że jest to szkliwiące kłębuszkowe zapalenie nerek, choroba nieuleczalna. I zostało mi tych nerek na tamten moment, czyli to było w styczniu, jakieś 15%. Filtracja na poziomie 30, no, czyli to już był czwarty level. Bez dwóch zdań, kreatynina była na poziomie około 3. No więc to była kwestia czasu, kiedy nerki padną. Szansą na przedłużenie ich życia była zmiana mojego stylu życia, czyli nie aplikowanie sobie takich obciążeń, rezygnacja z wiadomo czego, ze środków, z suplementów, z ciężkich treningów, czyli tego, co ja najbardziej kocham. Więc oczywiście jakoś mi się to nie widziało. Więc pogodziłem się z tym, że kwestią czasu jest, aż te nerki po prostu padną. Tylko nie myślałem, że to będzie aż tak szybko. Ja tutaj liczyłem na jakieś kilka lat, bo oczywiście zacząłem, wprowadziłem różnego rodzaju takie jakby zmiany, profilaktykę, podleczanie tego, kontrolę ciśnienia. Wszystko, co jakby byłem w stanie zrobić, oprócz rezygnacji ze sportu, żeby jakoś te nerki się trzymały jak najdłużej. Ale stało się, jak się stało, no w zasadzie już, tak jak mówię, byłem pogodzony z tym, że będą mnie czekać dializy, hemodializy. Dla tych, którzy nie wiedzą, to sobie możecie wyczarować w internetach, na czym polegają hemodializy. W skrócie polega to na tym, że to się tak ładnie nazywa, jest to leczenie nerkozastępcze, gdzie w przypadku, kiedy jak nerki padną, po prostu maszyna wykonuje pracę za nerki, a funkcją nerki jest tam odprowadzanie toksyn, czyli mocznika na przykład, czy pozbywanie się nadmiaru elektrolitów, fosforu, regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej. Cała masa rzeczy, no dla ciekawych, tak jak mówię, to sobie wyszarujecie. No i jeżeli ta nerka, jedna i druga, nie działają, to maszyna, taka specjalna, fajna maszyna, kolorowa, wykonuje pracę tej nerki za nerkę, można powiedzieć. I z tym byłem w sumie pogodzony już od dawna. Miałem to szczęście, że szczęście w nieszczęściu, że trafiłem akurat na człowieka, który też przerabiał tą chorobę wcześniej
już od kilku lat się zmaga z dokładnie takim samym problemem, mianowicie Jarocki Krzysztof. Jest to człowiek, no jak ktoś jest wtajemniczony, to nie trzeba przedstawiać, jeżeli ktoś nie wie, to jest to były strongman, aktualnie trener kulturystyki, bikini fitness, wystawia całą masę zawodników z dobrymi osiągnięciami na zawody. Gość do tej pory trenuje, do tej pory jest to kawał łopa i on akurat przygotował mnie, można powiedzieć, jakby też merytorycznie do tematu, powiedział mi, jak to jest wszystko, jak to u niego wyglądało i też dzięki temu mogłem się jakoś przygotować strategicznie, tak, że już mniej więcej wiedziałem, co mnie dokładnie czeka. Także miałem o tyle łatwiej, że coś tam już wiedziałem. No i stało się i w ten piąty level, czyli ostatni level niewydolności, to już nadszedł jakoś w sierpniu, kiedy akurat byłem w takiej dobrej formie i wszystko chuj strzelił. No powiem wam, że nic przyjemnego, bo to jest tam, no nie będę w ogóle opowiadał, bo to i tak się tego nie da powiedzieć. W każdym razie, no tak pokrótce, organizm nie przyjmuje pokarmu. Cały czas żyga się, nie da się zasnąć, mimo tego, że organizm jest skrajnie wycieńczony. A mocznik osiąga takie pułapy, że aż to dosłownie czuć. Ludzie z zewnątrz to czują. No, bardzo wysokie stężenia elektrolitów, potasu we krwi do tego stopnia, że no, szklanka czy dwie soku warzywnego mogą was zabić. Mnie też się zdarzyło raz, że się prawie zawinąłem. Nie da się jeść, nie da się pić. Oczywiście non-stop, żygańsko. No i tak. I w latach 70., 80. takie choroby kończyły się niestety śmiercią, a mamy to szczęście, że żyjemy w latach... W jakich my żyjemy latach? W XXI wieku żyjemy. 2019. Więc medycyna poszła na tyle do przodu, że z takich sytuacji no, można jeszcze wybrnąć. I tak to właśnie teraz wygląda. Napierdolę. Dzisiaj wypiję całą zgrzewkę wody. Tak pójdzie dalej. No więc tak, więc to już trwa około 5-6 tygodni. Kiedy jestem dializowany, już się zdążyłem do tego zaadaptować. Powiem wam, że trochę nudy, bo taka impreza trwa około 5 godzin. W moim przypadku to jest 3 tygodnie po 4,5 godziny, gdzie was podpinają do takiej specjalnej maszyny. Tutaj macie taki, założyli mi taki, kurde, specjalny dzyndzel. On sobie tu idzie w żyle głównej. Z niego wystają takie dwa dytki. Wpinają wam dwa węże i jednym wężem krew sobie ucieka do maszyny. Maszyna ją czyści, a drugim wężem ta krew wraca już oczyszczona. I tak się to kręci przez parę godzin, także mówię nudy. Ale w zasadzie wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja akurat sobie lubię poleżeć i tak większość dnia, jeżeli jesteś niewolny, a większość dni to, no nie, może nie większość, ale miewam takie dni w tygodniu wolne, spędzam właśnie tamtym oto tapczanie. Nawet kiedy wykonuję pracę ciężką umysłową, bo układam plany treningowe czy rozpiski żywieniowe dla was, to też często wykonuję je w pozycji leżącej, więc dla osoby, która lubi dużo leżeć, taka hemodializa to nie jest aż takie straszne coś, jakby się mogło wydawać. No w każdym razie wiadomo, że można byłoby ten czas sobie poświęcić na inne rzeczy. Ale no, tak to wygląda, jak wygląda.
I teraz. Po co w ogóle ja kręcę ten odcinek? Po co ja o tym opowiadam? Bo w zasadzie nie muszę tego robić. Jest to taki temat, można powiedzieć, osobisty i intymny, i być może wiele osób na moim miejscu nie chciałby, żeby ktoś inny wiedział. Ale robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwszym powodem jest to, że wy wszystkie zapchlone, nienawistne skurwysyny, którzy zawsze wszystko wiecie lepiej, którzy tylko potraficie zza winkla monitora umoralniać innych, którzy umiecie tylko hejtować, czy rano, czy wieczór, czy piątek, czy świątek, umiecie tylko i wyłącznie hejtować i umoralniać. Was wszystkich, wy kurwa cioty, przerasta jebane w dupę, że można mieć mentalność taką, a nie inną, że można iść po swoje, wbrew różnym przeciwnościom. Was to po prostu przerasta. I was boli dupa. I te teksty w stylu ostatnio słyszałem, widziałem na kanale u Karola Sublika, bo jest chłopak, też ciekawy przypadek, myślę, chłopak, który wygrał z rakiem. Wygrał z rakiem, a ciężką chorobą, a teraz startuje w zawodach kulturystycznych, czy Grzesiek Szymański, który był strongmanem, jest strongmanem, który również wygrał z rakiem. Jak widzę komentarze takich mandralów internetowych, że głupi chuj, ledwo uszedł życiem, a teraz dalej się pcha do trumny, bym was wszystkich kurwa ustawił pod ścianą i bym was napierdalał łopatą. Ale to wszystko wynika z tego, że jesteście słabi, że jesteście pizdy i was to po prostu przerasta, że można, po prostu można. Ja również mam nadzieję długo, długo żyć i długo jeszcze was wkurwiać tym, że będę wam pokazywał co dnia, że można dużo, mimo różnych ograniczeń, można robić coś lepiej niż wy, mimo całej masy ograniczeń. Także chuj wam w ryj. I to jest powód numer jeden. A powód numer dwa. Przerwa na łyżka wody. Powód numer dwa. Jest taki. Jest na świecie cała masa ludzi. A ile ludzi, tyle problemów, tyle przeciwności. Jesteśmy wszyscy dorośli, tam, czy w większości, a nawet jak nie jesteśmy dorośli. Być może część z was ma, niektórzy dopiero po kilkanaście lat, to już się zdążyliście przekonać o tym, że życie no nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Powiedzcie mi, ilu z nas ma tak, że nasze życie wygląda dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Ja jak miałem 15 lat, to ja miałem całe swoje życie już zaplanowane w szczegółach najdrobniejszych, ale niestety, no mogą się po drodze przydarzyć różnego rodzaju fajne i mniej fajne rzeczy, które wpłyną w jakiś sposób na nasze plany. Więc życie to jest po prostu jedna wielka, ciągła, pierdolona improwizacja. I wiem, że jest masa ludzi, którzy trafiają na różnego rodzaju przeszkody w swoim życiu, niezależnie od tego, czy chodzi o siłownię, czy chodzi o cokolwiek innego. Bo nie mówię teraz tutaj do wszystkich, których główną pasją jest trening siłowy. Mówię ogólnie, że jest wielu ludzi z pasją, którzy po prostu napotykają na swojej drodze przeszkody, które z założenia wydawałoby się,
zmuszają do poddania się, tak. I ludzie poddają się. Poddają się z samego założenia, że tak trzeba, poddają się pod presją innych, mądrzejszych ludzi, lepiej wiedzących. Poddają się przez logikę. A wcale nie trzeba tego robić, uważam. A wiecie, nie mówię teraz tutaj, że jeżeli drogi kolego, jesteś lekkoatletą i upierdoliło ci nogę, to masz mimo wszystko zawzięcie dążyć do tego, żeby zostać mistrzem świata w biegu na 100 metrów. Bo to się prawdopodobnie nie stanie. Ale mówię tu o przypadkach takich właśnie losowych, jak te osoby, które wymieniłem, które mimo jakichś tam ciężkich chorób wierzyły, walczyły, robiły swoje i wyszły na swoje, tak? Więc tu wszystko tu siedzi, nie? I myślę, że jeżeli nie wszystkich, bo na pewno wśród was też się znajdą mądrale, którzy będą pierdolić, co ten Wojtek gada, ledwo uszedł życiem, a namawia ludzi, żeby brali koksy i chodzili na siłowni. Nie. Kto tak to chce zrozumieć, niech tak to rozumie. A ci mądrzejsi, którzy słuchają, którzy oglądają to, myślę, że wiecie, co mam do powiedzenia. Po prostu nie poddawajmy się, kiedy raz, drugi, piąty, dziesiąty wiatr zawieje nam w oczy, bo tak to po prostu kurwa jest w tym życiu, że tak się zdarza. Mamy to szczęście, że żyjemy, tak jak mówiłem, w XXI wieku. Mamy 2019 rok. Mamy internet, mamy dostęp do wiedzy. Mamy wiedzę na bardzo wysokim poziomie. Są osoby, które wiedzą dużo więcej od nas, od których możemy się uczyć, które mogą nam pomagać. A często pytacie mnie, czy ja jako tam trener personalny, bo tam niektórzy z was może nie wiedzą, a niektórzy wiedzą, jestem trenerem i tam prowadzę różnych zawodników i niezawodników online, na żywo. Teraz mała reklama będzie. Diety, nie diety, plany suplementacyjne, cykle, krawaty wiąże, usuwam ciąże i tak dalej. Ale czy ja sam korzystam z usług jakiegoś trenera? Więc jeżeli chodzi o usługi trenerskie typowo pod kątem planów treningowych, to nie, to sam sobie radzę już na podstawie swoich błędów i doświadczeń, z naciskiem na błędów. A jeżeli chodzi o tematy suplementacji, o tematy tam farmakologii, szeroko pojętego zdrowia i tak dalej, i tak dalej, to tak, korzystam z pomocy chyba na największej skarbnicy wiedzy w Polsce, czyli Bena Lukera, który pomaga mi praktycznie od samego początku, też od dnia zdiagnozowania tej choroby. Także od niego też się wiele nauczyłem, bo to co gościu wie. Ja się skupiłem głównie na temacie takim, na tematach związanych typowo z zwijaniem, biomechanika, programowanie treningowe i tak dalej. Na tym się skupiłem, a potem się okazało, jak się stałem chory, że mam zaległości w różnych innych rzeczach, typu właśnie interpretacja badań krwi, takie tam. A jeżeli chodzi o tematy właśnie zdrowia, hormonów, genetyki, szeroko pojętego zdrowia, to co ten facet wie, to jest po prostu... Ja jestem taki malutki, nie? A też coś tam wiem. Więc Ben pomaga mi już długi, długi czas. I polecam wszystkim skorzystać z płaszcza w przypadkach takich ciężkich medycznych, z wiedzy osób mądrzejszych, bardziej doświadczonych. Też zawsze jest inaczej, jak ktoś z boku spojrzy na wasz przypadek na chłodno. A wiadomo, że ktoś mi zaraz wyskoczy, że nie każdego stać, że to wszystko kosztuje pieniądze. A to kosztuje pieniądze, ale ten, kto będzie chciał,
kto się postara, komu zależy, to te pieniądze zdobędzie. Nie żyjemy w XV wieku, no nie? Także reasumując, takie jest moje przesłanie na dzisiaj, żeby się po prostu przedwcześnie nie poddawać, bo nieraz nie warto, bo nieraz minie kilka czy kilkanaście lat i będziemy tego żałować, a to, że przeciwności różnego rodzaju losu były, są i będą, zawsze będą, to nie jest niczym dziwnym, nie? Jedni mają tego szczęścia trochę więcej, inni mają go trochę mniej. Ale to nie znaczy, że ci, którzy mają go mniej, mają za każdym razem, kiedy upadną, siąść i płakać, tak? Ale to było głębokie. No. Więc chyba nie będę się już zapętlał, bo już powiedziałem w zasadzie wszystko, co miałem do powiedzenia. Pewnie standardowo, tak to często bywa, nagram dla was dwa, trzy odcinki i mi się znudzi i mnie znowu rok nie będzie, ale nie, teraz tak poważnie to będę chciał częściej troszeczkę update'ować, chociażby z tego powodu, żeby was informować na bieżąco, co tam się dzieje dobrego, jak przebiega choroba, jak forma przede wszystkim, jak idzie odbudowywanie formy, bo się możecie domyśleć, że po takiej chorobie, po takim epizodzie to straty, jeżeli chodzi o formę, są masakryczne. Ale na szczęście odbudowuje to wszystko szybciej niż się spodziewałem. Także będę starał się, nie obiecuję, bo nie lubię być gołosłowny i nie powiem wam jak często, ale będę starał się regularnie update'ować. Teraz też z racji tego, że się to wszystko w miarę wyprostowało u mnie, chociaż nie byłem taki do końca pewien, czy się wyprostuje. Wyprostowało się, więc pewnie teraz też częściej się będę pojawiał na KFD znowu. Będziecie częściej mogli mnie tam zobaczyć. Być może ruszę znowu znowu, a kiedy ja ruszyłem z Instagramem. Wiecie, ja nie przepadam ogólnie za całym tym Instagramem, bo po prostu jak widzę tych wszystkich kurwa lamusów, którzy postują codziennie po kilkadziesiąt razy, że życie jest takie ciężkie na redukcji i to jest tak przejebane, że on musi tyle tego kardio cisnąć i tak mało ryżu je na posiłek i tylko te jebane brokuły i często mu się rączki od klembuterolu, ale on postanowił sobie, że będzie twardy i zrobi w końcu tą pierdoloną formę na Sopot i im wszystkim należałoby się pomniki stawiać, bo oni tak strasznie cierpią, bo są na redukcji, kurwa. Jak ja to oglądam, to mi się nie wiem, czy mam śmiać, czy płakać. A w każdym razie dlatego, no też między innymi z tego powodu, że naoglądałem się takich cymbałów. A nie przepadam za Insta, ale dużo osób nie, jakby namawia mnie, jakby, żebym tam się też przeniósł i tam się udzielał, bo tam też się wszystko dzieje. Więc niewykluczone, że i tam się będę pojawiał. Być może. Także co, wpadajcie, zaglądajcie. I jakby powiedział Anglik, don't you ever fucking dare to give up. Czy jakoś tak. Tyle na dzisiaj. Pozdro.